Po zimowej przerwie do gier ekstraligowych wracają rekordzistki. Spojrzawszy na terminarz rundy wiosennej, czy w Twojej opinii, trenerze, marzec będzie kluczowym miesiącem dla układu sił w ekstralidze? No, może mieć znaczący wpływ na pewno na komfort pracy i podejścia do kolejnych spotkań. Natomiast nie ma co ukrywać, że każde spotkanie będzie bardzo istotne, szczególnie dla drużyn takich jak my, które tutaj ten swój cel chcą zrealizować, osiągnąć i kontynuować występy na poziomie Ekstraligi w następnym sezonie. Podsumowując okres przygotowawczy, tych kilka miesięcy zimowych, jesteś po nich zadowolony? Z pierwszego etapu przygotowań jak najbardziej, w drugim jednak borykaliśmy się trochę z problemami zdrowotnymi, mocno naszą szatnię przetrzebiły choroby. Natomiast no, w chwili obecnej wracamy do pełnego kompletu. Brakuje nam jeszcze trzech dziewczyn, które dzisiaj zakończyły zgrupowanie kadru 19. No i te ostatnie dni na pewno już będą szlify w pełnym zestawieniu do inauguracji rundy wiosennej. Jest kilka nowych postaci wśród biało-zielonych. Czy jesteś z tych nabytków zadowolony? Tak, tak. Wierzę w to, że te dziewczyny, które do nas dołączyły, dadzą nam sporo jakości, podniosą poziom naszej drużyny i pomogą w osiągnięciu celu. Dwa ostatnie spotkania, pucharowe i sparingowe, z GKS-em Katowice oraz Czarnymi Sosnowiec. Dwie porażki, czy nie zasiały ziarna wątpliwości? Myślę, że nie, bo w meczu z GKS-em, w którym bliżej nam było do tego, żeby zagrać w tym optymalnym ustawieniu, potrafiliśmy pokazać futbol, jakim chcemy grać. Zdobyliśmy bramkę z mistrzem Polski, natomiast też ten mecz pokazał, że poziom umiejętności tej drużyny, no to jeszcze jest coś, co na dzień dzisiejszy jest trochę ponad nami. Dwa tutaj porównujące spotkania, ostatnio ligowy mecz, gdzie przegraliśmy 1-0 i nawet ten, no tutaj przede wszystkim przy wyniku już niekorzystnym dla nas, mocno dążyliśmy do tego, żeby zdobyć bramkę kontaktową, graliśmy otwartą piłkę, więc siłą rzeczy trochę pomagaliśmy GKS-ie w tym, żeby te przestrzenie, które się za nami tworzyły, zdobywać. W meczu ostatnim sparingowym tak naprawdę wystąpiliśmy po raz pierwszy w tak młodym bloku defensywnym. To na pewno też miało wpływ na nasze poczynienia w tym spotkaniu. Teraz już na koniec kilka słów o najbliższych rywalkach. W sobotę rozgrywacie wyjazdowy mecz w Koninie z tamtejszym Medykiem. Jakiej rywalizacji spodziewać się? Oprócz tego, że no po sąsiedzku w tabeli. Po sąsiedzku w tabeli, trudny mecz. Cel na pewno obu drużynom będzie przyświecał ten sam. Mam świadomość tego, że Konin zdecydowanie w meczach domowych to jest bardzo groźny przeciwnik, no i spodziewam się tam ciężkiej przyprawy. Wiedza o rywalu jest? No, staraliśmy się zaczerpnąć jakieś informacje, zobaczymy, czy znajdą one potwierdzenie na boisku. Zatem powodzenia w inauguracji wiosennej, no i na całym dystansie rundy rewanżowej. Dziękujemy bardzo, no i do zobaczenia już wkrótce na boiskach.